Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o groźbach Donalda Trumpa, prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych, pod adresem grupy BRICS. Groźba wprowadzenia wysokich ceł, gdyby doszło do próby podważania prymatu dolara w międzynarodowym obrocie gospodarczym. To pytanie, oczywiście, czy jest to tylko i wyłącznie blef, czy jest to zapowiedź jakiejś. Nawet wojny handlowej, pytanie czy z całym globalnym południem, czy tylko z wybranymi państwami, kto na tym zyska, kto na tym straci o tym w pierwszym temacie. Temat drugi to zaostrzająca się, zaostrzające się napięcie w relacjach z Iranem napięcie między krajami zachodu. Szereg wypowiedzi. Szefów wywiadów, czy to brytyjskiego, czy francuskiego, pokazuje jasno, że jest próba budowania takiej atmosfery strachu wokół irańskiego programu jądrowego. Pytanie, czy to jest tylko takie, można powiedzieć, przesilenie, czy to jest przygotowywanie gruntu pod jakąś, jakieś konkretne działania, na przykład działania Izraela, czy koalicji amerykańsko-izraelskiej przeciwko Iranowi. I temat, ostatni, temat bardzo istotny. W sytuacji, kiedy spora część mediów mówi o projekcie zakończenia wojny na Ukrainie z perspektywy Donalda Trumpa, niektórzy powołują się na ten projekt Zełęskiego, a niewielu, przynajmniej w Polsce. Komentatorów zwraca uwagę na propozycje rosyjskie, na rosyjskie warunki. Ja myślę, że warto tutaj się temu przyjrzeć, zarówno w kontekście niedawnej wypowiedzi Siergieja Naryszkina, czyli szefa służby wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej, jak i kilku innym doniesieniom medialnym. To jest bardzo ważny element, który pokazuje, że to nie jest tak, że ten pokój. Amerykanie będą w stanie w ogóle narzucić w 24 godziny, jak deklarował Donald Trump w trakcie kampanii prezydenckiej. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania, udostępniania linków w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. Prezydent elekt Stanów Zjednoczonych Donald Trump w minioną sobotę 30 listopada 2024 roku w swoich mediach społecznościowych zagroził krajom grupy BRICS nałożeniem bardzo wysokich ceł, jeżeli będą zagrażać pozycji dolara. I warto przyjrzeć się tej wypowiedzi. Ona jest charakterystyczna nie tylko dla Trumpa, ale moim zdaniem oddaje także wektor polityki amerykańskiej, którą Stany Zjednoczone przyjmą po zaprzysiężeniu 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli 20, po 20 stycznia 2025 roku. Donald Trump napisał dokładnie, to jest cytat. Wymagamy od tych państw zapewnienia, że nie utworzą nowej waluty w ramach organizacji BRICS, ani nie sięgną po inną walutę, aby zastąpić amerykańskiego dolara. Koniec cytatu. Czyli mamy do czynienia tutaj z żądaniem Stanów Zjednoczonych, aby jakieś stowarzyszenie Państw, międzynar oczywiście Międzynarodowe Stowarzyszenie Państw, nie miało prawa do utworzenia nowej waluty. No na jakiej podstawie Stany Zjednoczone roszczą sobie um, takie prawo do dyktowania całej reszcie świata, w jakiej walucie ma się rozliczać? To jest, dobry, to jest dzisiaj fundamentalne pytanie. Fundamentalne pytanie: na jakiej podstawie, poza oczywiście prawem siły? które nie ma nic wspólnego z całym tym sztafarzem ideologicznym roztaczanym wokół Stanów Zjednoczonych o prawach człowieka, o demokracji, o poszanowaniu prawa międzynarodowego itd., itd., no, na jakiej podstawie Stany Zjednoczone chcą zakazać stowarzyszeniom międzynarodowym emisji nowej waluty albo sięgania po inną walutę, aby rozliczać się w innej walucie niż amerykański dolar. No jest to nic innego jak Taka, powiedziałbym, imperialna buta Stanów Zjednoczonych, która nie ma dzisiaj pokrycia, po prostu nie ma pokrycia w realnej sile Stanów Zjednoczonych, które przestały być globalnym żandarmem, które przestały być światowym policjantem nie mają takiej takich zdolności, aby interweniować, aby w dowolnej części globu i ustalać swoje. Swoje prawidła porażka w najdłużej trwającej wojnie w historii Stanów Zjednoczonych, czyli wojnie w Afganistanie, jasno pokazała, że model amerykański nie jest modelem, który, który można narzucić w dowolnej, w dowolnej części globu. W latach 2001-2021 była próba narzucenia matrycy zachodniej, matrycy amerykańskiej w Afganistanie, co skończyło się no spektakularną klęską. I te obrazki z 15 sierpnia 2021 roku uciekających w popłochu wojsk amerykańskich z Kabulu przejdą już do historii. No 31 października 2021 roku ostatni żołnierz amerykański opuścił afgańską ziemię, i od tego czasu powrócili. Do władzy talibowie powrócił stary porządek. Przez 20 lat nie udało się narzucić tej matrycy amerykańskiej, i to jasno pokazało, że, że to jest jeden, jedno wielkie kłamstwo: to właśnie kłamstwo o konwergencji, o końcu historii, o przyjmowaniu przez wszystkie kraje świata wzorca liberalnej demokracji i tego wszystkiego, czym jest dzisiaj matryca amerykańska. W związku z tym Stany Zjednoczone nie mają żadnego prawa do tego, aby narzucać innym krajom, w jakiej walucie się rozliczają. Oczywiście robią to i będą pewnie jeszcze przez jakiś czas próbować robić to siłowo narzucać to w postaci oczywiście różnego rodzaju szantaży, różnego rodzaju sankcji, gruźb, nakładania ceł. Tam, gdzie mogą, oczywiście, także mogą interweniować zbrojnie, ale to moim zdaniem w żaden sposób nie zawróci koła historii, jakim jest po prostu koniec jednobiegunowej chwili i niekwestionowanej amerykańskiej hegemonii. Pójdźmy dalej w tej analizie wypowiedzi Trumpa. Dalej, Trump zaznaczył, że jeśli członkowie BRICS nie posłuchają tego jego ostrzeżenia, to wówczas, cytat, ich produkty zostaną objęte stuprocentowymi cłami i będą musieli pożegnać się z możliwością handlowania w ramach Wspaniałej gospodarki USA. Koniec cytatu. No oczywiście, tutaj mamy do czynienia z typową amerykańską propagandą o wspaniałym świecie, o wspaniałej gospodarce amerykańskiej. No to oczywiście nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Wiemy, jak wielkie problemy ma dzisiaj gospodarka amerykańska, wiemy, jakie wielkie problemy wewnętrzne mają same Stany Zjednoczone i to nie tylko problemy związane z ochroną zdrowia, a z problemem im nielegalnej imigracji, ale w ogóle zadyszka dla gospodarki amerykańskiej jest widoczna. Stany Zjednoczone nie otrząsnęły się jeszcze po tym kryzysie lat 2008-2009. Całkowicie się po tym nie otrząsnęły, i należy to traktować jako element pewnej narracji strategicznej, będącej elementem propagandy. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że gdyby w odwecie grupa BRICS Plus zastosowała. Właśnie takie sankcje na Stany Zjednoczone, no to wówczas wcale nie byłoby do śmiechu ani Donaldowi Trumpowi, ani przedstawicielom czołowych amerykańskich korporacji. Też warto mieć to, mieć to na uwadze, chociażby patrząc na potencjał ludnościowy tych obecnie dziewięciu państw członkowskich BRICS, bo oprócz Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki do, od 1 stycznia dołączyły także Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran. Egipt i Etiopia. A pamiętajmy, że na ostatnim szczycie grupy BRICS, 16 szczycie grupy BRICS, w dniach od 22 do 24 października bieżącego roku w Kazaniu w Rosji, wzięło udział 36 państw. I to też warto zwrócić uwagę, że. Było tam członek NATO, czyli Turcja. Turcja również wzięła udział w tej konferencji. Wziął udział w... także Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ, bardzo wielu przedstawicieli państw, które są zainteresowane członkostwem w tej grupie BRICS. Ja w żaden sposób oczywiście nie, nie twierdzę, że na dziś grupa BRICS jest. Jednolitym środowiskiem, że to jest jakiś, jakaś forma sojuszu polityczno-militarnego i tak dalej. No, oczywiście, że nie, że jest to luźne stowarzyszenie. Luźne stowarzyszenie opierające się przede wszystkim na interesach gospodarczych, na interesach handlowych. Co więcej, nawet jakbyśmy się przyjrzeli tej deklaracji końcowej, która została, została prawda, spisana na 44 stronach, zawiera 134 punkty, no to właściwie możemy tam znaleźć sporo. Powiedziałbym, sporo deklaracji zbieżnych nawet z agendą kolektywnego zachodu. No, spójrzmy nawet na taki, na taki fragment, gdzie jest, gdzie jest mowa o budowie systemu wielostronnego, o zrównoważonego rozwoju i wzrostu sprzyjającemu włączeniu społecznemu. To jest fragment tej deklaracji końcowej grupy BRICS. No to jako żywo przecież przypomina. Przypomina deklarację z Davos przecież o zrównoważonym rozwoju, o inkluzywności, czyli o tym włączaniu społecznym itd., tak dalej, tak dalej. Więc tak naprawdę to nie jest tak, że dzisiaj mamy do czynienia z, z taką diametralną różnicą między tymi państwami, ale niewątpliwie, oczywiście, globalne południe ma. Rozwija się w swoim tempie i zdecydowanie sprzeciwia się takiemu narzucaniu tej, tej agendy, właśnie amerykańskiej. Aczkolwiek, no jak mówię, też warto, warto zwrócić uwagę na te powtarzające się zapisy, te powtarzające się właśnie różnego rodzaju, jak mantra, właściwie, sformułowania, które, które są dosyć charakterystyczne i dla kolektywnego Zachodu, jak się okazuje, dla części grupy BRICS. Natomiast te groźby Donalda Trumpa mówiące o tym, Właśnie nakładaniu na ceł no, wystarczy skonfrontować z potencjałem grupy BRICS, gdzie, które zamieszkuje blisko połowa światowej populacji. PKB grupy BRICS stanowi blisko 30% globalnego PKB, a wartość eksportu towarów tej grupy to. 1 czwarta światowego eksportu. Do tego trzeba oczywiście dodać kontrolowanie ponad 50% światowych rezerw gazu i blisko 40% światowych rezerw ropy naftowej, i to już obrazuje, jakie byłyby konsekwencje, jakie byłyby skutki takiej wojny, wojny, nazwijmy to, to totalnej wojny gospodarczej, totalnej wojny handlowej w naturalny sposób nikt tutaj by na tym nie skorzystał moim zdaniem tego typu słowa Donalda Trumpa należy traktować jako tak jak powiedziałem pewien element narracji strategicznej także pewien element folkloru politycznego który jest charakterystyczny dla, dla tego prezydenta wiadomo że Donald Trump będzie twardo bronił interesów Stanów Zjednoczonych ale w mojej ocenie pójście na totalną wojnę przy dzisiejszej kondycji gospodarki amerykańskiej przy wzrastającej roli państw BRICS no byłoby byłoby po prostu szaleństwem. W ostatnim czasie wzmacnia się atmosfera napięcia budowana wokół Islamskiej Republiki Iranu. Mam na oczywiście na myśli tak zwany kolektywny Zachód. W ostatnim czasie mogliśmy być świadkami szeregu wypowiedzi istotnych decydentów i ludzi ze służb specjalnych właśnie kolektywnego Zachodu, którzy straszą irańską bronią nuklearną. Na przykład, zdaniem francuskiego szefa wywiadu Nicolasa Lernera, w najbliższych miesiącach, tak zwanym krytycznym zagrożeniem ma być szybkie zwiększanie się ilości broni nuklearnej w Iranie. Czyli już jest założenie, że Iran ma takie zdolności, że będzie zwiększał taką ilość. Taką ilość broni. Co więcej, szef francuskiego wywiadu poinformował, że Wielka Brytania i Francja opracowują strategię, jak się przygotować na takie właśnie wydarzenie. Co ciekawe, te wypowiedzi Lernera są cytowane podczas jego, jego wizyty w ambasadzie brytyjskiej w Genewie. Mówił tam, że służby specjalne Francji i Wielkiej Brytanii współpracują ramię w ramię, aby stawić czoła jednemu z największych, jeśli nie, to jest cytat, wszystko, jeśli nie największemu zagrożeniu w nadchodzących miesiącach. No i ta groźba proliferacji, jeżeli chodzi o proliferację broni, broni jądrowej, tutaj jest odmieniana przez wszystkie możliwe przypadki. Warto oczywiście podkreślić, że Stany Zjednoczone jednostronnie w trakcie pierwszej prezydentury Donalda Trumpa zerwały porozumienie nuklearne z Iranem, i to absolutnie trzeba, trzeba mieć tutaj na, na uwadze. Natomiast też warto podkreślić, że szef francuskiego wywiadu no, bardzo rzadko wygłasza takie publiczne komentarze, w ogóle publiczne komentarze. Natomiast komentarze, w których straszy no, rozlaniem się jakiegoś konfliktu, mówieniem o tym, że dojdzie do rozprzestrzenienia broni jądrowej i trzeba temu przeciwdziałać, no, to jest taka zawoalowana groźba konfliktu. Niewątpliwie. Tutaj oczywiście okazją do. Tego typu wypowiedzi jest spotkanie, było spotkanie przedstawicieli Iranu i państw europejskich w Genewie. Tam dyplomaci omawiali irański program nuklearny, sytuację na Bliskim Wschodzie, oczywiście także stosunki Teheranu z Moskwą w kontekście wojny na Ukrainie i tak dalej. Natomiast no, faktem jest, tak jak mówię, po zerwaniu przez Stany Zjednoczone tego porozumienia trudno tutaj mówić, aby w tym koncercie mocarstw główne skrzypce grały Francja czy Wielka Brytania. No tak oczywiście nie jest. Warto także zacytować szefa brytyjskiego wywiadu, wy, wywiadu, czyli MI6. Richard Moore wspomniał o stratach, jakie poniosły ugrupowania zbrojne związane z Iranem na Bliskim Wschodzie. No przede wszystkim oczywiście Hezbollah w tej, w tej konfrontacji z Izraelem, ale dodał, że mimo tego osłabienia... Szyitów, mimo tego osłabienia tej, tych ugrupowań powiązanych z Iranem, nadal to Teheran stanowi bardzo istotne zagrożenie dla państw europejskich. To też jest bardzo charakterystyczna, właśnie, narracja. I jeśli się też przyjrzymy informacjom, które podaje portal Axios, też nieźle zorientowany, tak naprawdę, w tej polityce amerykańskiej. Powołujący się na przedstawicieli administracji prezydenta Joe Bidena i na źródła izraelskie, również pod koniec października bieżącego roku Izrael miał przeprowadzić atak na ściśle tajny irański ośrodek badań nad bronią jądrową i to oczywiście jest pytanie, czy to jest, czy to jest prawdziwa informacja. Atak miał mieć miejsce rzekomo 25 października uderzyć w taki właśnie obiekt w kompleksie wojskowym około 30 km na południowy wschód od Teheranu. W wyniku tego uderzenia miał zostać zniszczony zaawansowany sprzęt wykorzystywany do produkcji broni jądrowej. Natomiast, mimo tych informacji, okazuje się, że w opinii MI6, wywiadu brytyjskiego, w opinii także części wywiadów właśnie zachodnich, nadal Iran ma być tym kluczowym, krytycznym zagrożeniem. To może zwiastować zwiększenie napięcia na Bliskim Wschodzie i pewne przygotowywanie takiego powiedziałbym podglebia, takiego fundamentu pod ewentualną konfrontację izraelsko-irańską, pod nasilenie się. W mojej ocenie po 20 stycznia 2025 roku, czyli po przysiężeniu Donalda Trumpa, Benjamin Netanyahu będzie miał zdecydowanie większe możliwości, większą elastyczność, jeśli chodzi o działania Izraela na Bliskim Wschodzie. To jest oczywiście pytanie, na ile budowanie takiej koalicji antyirańskiej jest na dzisiaj skuteczne, na ile takie państwa jak na przykład Turcja chciałyby wspomóc taką koalicję, czy też zachować jakąś życzliwą, Neutralność względem takiej, takiej koalicji. Faktem jest, że od długiego czasu Izrael przygotowuje się do wielkiej wojny z Iranem. Faktem jest, że dzisiaj wzmagają się na Zachodzie wypowiedzi przedstawicieli służb specjalnych, szefów wywiadów, co jest rzadkością tak naprawdę, które straszą Iranem, co może oczywiście tutaj pokazywać, że zbliża się ten, ten moment. Powiedziałbym takiego przełomu, takiej kulminacji, jeśli chodzi o napięcie na Bliskim Wschodzie. W ostatnim czasie w mediach na całym świecie sporo miejsca poświęcono perspektywie szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie. To wszystko w kontekście oczywiście wyboru Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. W mediach głównego nurtu w Polsce sporo mówiło się także o tak zwanym planie zwycięstwa przedstawionym przez Wołodymyra Zełęskiego, ale też warto nadmienić, że Polska nie została dopuszczona do treści tych tajnych. Aneksów, które zawierał plan Zełęckiego. Natomiast no, trzeba się także przyjrzeć, trzeba przeanalizować postulaty rosyjskie, rosyjską wizję zakończenia wojny na Ukrainie. I dobrą okazją do tego, aby przedstawić te postulaty rosyjskie, jest wypowiedź dyrektora służby wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej, Sergeja Naryszkina, który. Po 20. spotkaniu szefów Agencji Bezpieczeństwa i Służby Wywiadowczych WNP, czyli Wspólnoty Niepodległych Państw, rozmawiał z dziennikarzami i właśnie odniósł się do tych wszystkich medialnych spekulacji na temat zakończenia wojny na, na Ukrainie. Oczywiście powiedział, że Federacja Rosyjska potrzebuje trwałego, długotrwałego pokoju i... Ale oczywiście dodał, że Rosja kategorycznie odrzuca wszelkie możliwości zamrożenia konfliktu na Ukrainie. I to jest jakby. Te, te słowa korespondują z tym, co na przykład przedstawi Wall Street Journal 6 listopada bieżącego roku, mówiąc o tym, że nowa administracja prezydencka będzie chciała dążyć do błyskawicznego zamrożenia tego konfliktu. Zresztą pamiętamy te słowa Trumpa o tym, że jeżeli zostanie prezydentem, to w 24 godziny zakończy wojnę na Ukrainie. No to oczywiście prawa kampanii wyborczej i prawa. Marketingu politycznego są takie, jakie są, i kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Wiadomo, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, z realiami, z możliwością realnego oddziaływania na samą Federację Rosyjską. Widać, że zresztą te wszystkie kilkanaście pakietów sankcji nie miały większego znaczenia, jeśli chodzi o Działania, działania rosyjskie, Rosja się nie wycofała, i trudno tutaj oczekiwać tej zmiany. Jest to jasne, kategoryczne stwierdzenie szefa wywiadu rosyjskiego, który mówi o tym, że wszelkie możliwości zamrożenia konfliktu na Ukrainie są kategorycznie odrzucane przez Rosję. Co więcej, szef SWR. Podkreślił, że warunkiem zapewnienia pokoju jest wyeliminowanie przyczyn, które wywołały sam konflikt na Ukrainie. No i tutaj wiele się nie rozwodził na ten, na ten temat, natomiast te, te przyczyny scharakteryzowała dyplomacja rosyjska w grudniu 2021 roku. Wielokrotnie już o tym mówiłem, omawiałem stanowisko rosyjskie w tej sprawie. W kontekście właśnie genezy wojny na Ukrainie, i widać, że konsekwentnie Rosja dąży do zmiany architektury bezpieczeństwa europejskiego, także do powrotu do tego aktu stanowiącego NATO Rosję albo do ustanowienia nowych. Aktów właśnie związanych z bezpieczeństwem zbiorowym, takich jak te przedstawione stronie amerykańskiej 15 grudnia 2021 roku. Oficjalnie zostało to wszystko upublicznione 17 grudnia 2021 roku. Warto także wspomnieć o stanowisku Władimira Putina z tego roku, a właściwie no sprzed. Całkiem niedawna, bo pod koniec października Władimir Putin powiedział, że wszelkie propozycje pokojowe z Ukrainą muszą uwzględniać terytorium zajmowane przez siły rosyjskie. Muszą opierać się na realiach na miejscu i Rosja nie zaakceptuje niczego innego. W listopadzie w ubiegłym miesiącu Putin po raz kolejny potwierdził te same warunki. Zatem, no, wszystkie te głosy, takie jak chociażby pana prezydenta Andrzeja Dudy, mówiące o tym, że. Ukraina musi odzyskać granice sprzed 2014 roku i że cała ta społeczność międzynarodowa, czyli ten kolektywny Zachód tak naprawdę będzie do tego dążył, no nie mają pokrycia w rzeczywistości. Kolektywny Zachód nie chce walczyć, kolektywny Zachód nie chce kontynuować osłabiania swoich, swoich gospodarek. Wiemy doskonale, że rekrut się kończy, albo się już prawie skończył na Ukrainie. Trudno mówić o jakichkolwiek realnych uzupełnieniach i rezerwach Ukrainy, jeśli chodzi o, o dalsze kontynuowanie wojny. I tutaj trzeba się trzymać po prostu realiów. Natomiast też warto przyjrzeć się tym, tym szczegółowym czy bardziej szczegółowym warunkom, które były wymieniane w ostatnich, w ostatnich miesiącach. Chociażby w marcu bieżącego roku wspomniany już przeze mnie amerykański dziennik Wall Street Journal mówił o tym, że. Wśród warunków, które znalazły się w projekcie rosyjsko-ukraińskiego traktatu pokojowego z kwietnia 2022 roku, no tego, po tych słynnych negocjacjach w Stambule, Ukraina miała pozostawać jako państwo neutralne, miała ogłosić neutralność. Mówiło się także o redukcji armii do 85 tysięcy żołnierzy i 350 czołgów. Takiej Ukrainie Wolno byłoby ubiegać się o akcesję w Unii Europejskiej, ale już nie w Sojuszu Północnoatlantyckim. Zresztą, jak sama nazwa wskazuje, państwo neutralne to takie, które pozostaje poza blokami polityczno-militarnymi. No i w tym kontekście też warto przywołać jednego z. Z, z członków Parlamentu Ukraińskiego, a mianowicie Dawida Archamie, mówiłem już kiedyś o nim, o jego wypowiedziach, bo to jeden z liderów frakcji Sługa Narodu czyli tej frakcji proprezydenckiej w Wierchownej Radzie czyli w tej Radzie Najwyższej, jednoizbowym Parlamencie Ukraińskim. To, to był człowiek, który był szefem ukraińskiej delegacji podczas negocjacji z Rosją właśnie w 2022 roku. I on w listopadzie 2023 roku był pytany o sprawę, o tę kwestie tego 18-punktowego projektu porozumienia pokoju, pokojowego. Ono się nazywało porozumieniem o trwałej neutralności. Ukrainy i gwarancjach bezpieczeństwa. I wtedy zresztą właśnie Arahamija przyznał, że Rosja była gotowa zakończyć wojnę, gdyby Ukraina przyjęła status neutralny, czyli aby usunęła te przyczyny o których, wojny, o których powiedział Naryszkin. I zobowiązała się, że nie wstąpi do NATO. To są właśnie, między innymi, te przyczyny, zdaniem Siergija Naryszkina. Natomiast wtedy, zdaniem Dawida Arachami, to, że Ukraina nie zgodziła się na, na porozumienie o trwałej neutralności, było wynikiem, było wynikiem nacisku Borisa Johnsona, ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii, który przy, przyjechał, przy, przyleciał do, do Kijowa i, no naciskał na stronę, na stronę ukraińską, aby nie podpisywać właśnie, aby walczyć. No tak, tak to właśnie Arachamija cytował. W, w tym kontekście także trzeba podkreślić, że w 2023 roku Władimir Putin podczas takiej większej Konferencji, podczas tej delegacji afrykańskiej również pokazywał przywódcom tych państw, że parafowany już właściwie projekt umowy z Ukrainą, który był przygotowany jeszcze w marcu 2022 roku i właśnie pokazywał, że to zostało zerwane pod naciskiem mocarstw anglosaskich. Też to warto mieć oczywiście na uwadze. Natomiast w czerwcu bieżącego roku ukazał się bardzo ciekawy artykuł w New York Timesie, który napisał, że działania na rzecz odrzucenia przez władze w Kijowie tego negocjowanego w Stambule projektu rosyjsko-ukraińskiego traktatu pokojowego aktywnie miała działać także Polska. Polska miała zdaniem New York Timesa. Aktywnie naciskać, dążyć do zerwania rosyjsko-ukraińskich rozmów, rozmów pokojowych. No. To są, jeżeli by się to oczywiście potwierdziło, to, to byłoby to coś skandalicznego. Ten czerwcowy artykuł w czerwcu 2024 roku w New York Timesie y, opisywał takie no, pozyskane informacje na temat tych kulisów zakończenia, y, zakończonych właściwie fiaskiem tych, tych, tych rozmów. Trudno powiedzieć, na ile to jest y, rzetelne i na ile jest to oparte w faktach. No faktem jest, że patrząc dzisiaj na zachowanie takich polityków jak Andrzej Duda, no trudno się nie oprzeć wrażeniu, że są one kompletnie oderwane od rzeczywistości, od tego od tych realiów na miejscu, od sytuacji na froncie, od sytuacji gospodarczej Ukrainy, od sytuacji dyplomatycznej, tej niechęci kolektywnego zachodu do wielkiego już angażowania się po stronie, po stronie Ukrainy. W związku z tym też trzeba jasno tutaj powiedzieć, że Perspektywa ewentualna szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie, tak czy inaczej, będzie, będzie uwzględniać te, te postulaty, postulaty rosyjskie i warto mieć to oczywiście na uwadze. Warto mieć także na uwadze, że to nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę.